Ja bardzo dziękuję, bo to jest nagrywane, a pomagał mi w zrobieniu tej prezentacji Michał e, z naszej firmy. Jak dzisiaj zrobiłem review tych slajdów, to powiedziałem mu: ty stary, ale ty jest w ogóle beznadziejny i nudny, nie? A on mówi: Nie, no ja wiem, ale sobie poradzisz, nie? Tak więc yy, po, cały czas myślałem, jak sprawić, żeby te nudne slajdy ożywić i pomyślałem sobie, że się trochę w taką schizofrenię zabawię, to znaczy będę pole, polemizował ze wszystkim tym, co będę pokazywał i myślę, że mogę sobie na to pozwolić, dlatego że jestem pewnie jedną z nielicznych osób, która w social mediach w ogóle nie jest obecna. Nie mam na przykład profilu na Facebooku i szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie interesuje. I nigdy nie potrzebowałem mieć tego profilu po to, żeby realizować swoje jakieś cele biznesowe. A tak na marginesie tutaj, biorąc pod uwagę fakt, że reprezentuje biznes reklamowy i na co dzień zajmuje się tworzeniem komunikacji, to jakoś y, nieobecność w social mediach w żaden sposób mi tego nie utrudnia, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że przez to, że nie jestem socjalcentryczny, to mój ogląd tego, jak tworzyć skuteczną komunikację jest dużo szerszy. I tutaj tak adwocem tego, co, y, o czym odpowiadał y, mój y, przedmówca, to no, widząc te trzy plakaty. Oczywistą oczywistością jest to, że dzieci najlepiej się sprawdzą, bo ten przekaz jeden był zbudowany na prawdziwym insajcie. Pozostałe nie miały żadnego insajtu, w związku z tym wiadomo, że były gorzej klikalne. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to nie jest tak, że brunetki się lepiej sprawdzają, tylko to jest kwestia tego, jak się pokaże relacje między kobietą i mężczyzną. Otóż, jeżeli kobieta jest górą, czyli jest dominująca, laski chętniej to klikają. Odwrotnie, jeżeli facet jest dominujący, to wtedy mężczyźni. To proponuję sprawdzić. Najprawdopodobniej no tak właśnie będzie. I ostatnią rzecz powiem też a propos wcześniejszej prezentacji, to gdybym ja pracował dla tego banku, nie akurat pracujemy dla innego banku, to w życiu byśmy nie zrobili drugiej takiej promocji. Biorąc pod uwagę to, jak wysoko opłacone było za... Znaczy gratuluję oczywiście zarobienia tych pieniędzy, ale to jest jakiś learning dla, dla banku, żeby trochę inaczej kształtować tę promocję. I tak jak pomyślałem sobie, co zrobić z, tym, z tą prezentacją Michała, to pomyślałem sobie, że dodam właściwie dwa slajdy od siebie i właściwie mógłbym na tym skończyć, bo jeżeli no pytanie brzmi swoją drogą, to nie ja wymyśliłem tytuł tej prezentacji. Znaczy, nagle wchodzę na stronę www i się okazuje, że ten tytuł już jest. Tak więc pomyślałem sobie, nie będę w Państwa wprowadzał w zakłopotanie i zmieniał go, tylko zostanę z tym tytułem, no i jakoś będę musiał żyć z tą prezentacją. No, jak zarobić na social mediach. No, stworzyliśmy kilka lat temu agencję, która w zeszłym roku stała się częścią um, holdingu WPP i częścią y, agencji VML, takiej jednej z największych na świecie firm digitalowych. My jesteśmy największym tutaj oddziałem w Europie e, VML-a. Zatrudniamy 170 osób. Nasze roczne przychody w tym roku sięgną 40 milionów złotych, z czego 3 czwarte przychodów pewnie jest generowanych w jakiś sposób przez działania w social mediach. W związku z tym, no myślę, że też logicznie zostały ułożone te prezentacje, że zaczynamy od najmniejszego i Kończymy na największym, ale tak naprawdę tutaj kończąc już ten żartobliwy wątek, ja chciałbym Państwu powiedzieć, że nie stałoby się tak, gdyby nie to, że my jako firma, jako firma reklamowa za każdym razem staraliśmy się być firmą, która jest ten krok do przodu, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w świecie marketingu i reklamy. To jest slajd, który obrazuje tegoroczny ranking Media Trendów. WML Polska zajął pierwsze miejsce wśród różnych firm, jakby o różnej proweniencji, tak, firm zarówno tradycyjnych, marketingowych, jak i firm e, digitalowych. Natomiast kluczem do tego, żeby zarabiać pieniądze, żeby robić fajne rzeczy, nieważne czy w social mediach, nieważne czy w digitalu, ważne, że w marketingu szerzej pojętym jest myślenie innowacyjne, przełomujące schematy, ale jednocześnie takie, które jest zbudowane na takim strategicznym podejściu do kluczowego zadania. A jakie jest kluczowe zadanie w marketingu? Ja mówię w imieniu agencji reklamowej, ja nie mówię w imieniu blogerów, ja nie mówię w imieniu liderów opinii, peer-influencerów, ludzi, którzy myślą sobie, wow, teraz w social mediach można zrobić gigantyczne pieniądze, 200 tysięcy w ciągu 8 dni. Super, zarabiajcie te pieniądze w ciągu 8 dni, jeżeli są takie możliwości. Ja będę tylko i wyłącznie Wam kibicował. Natomiast ja zajmuję się tym, żeby to, co marka mówi żeby przenieść do świata cyfrowego i zrobić to w taki sposób, żeby ludzie temu w to się zaangażowali, żeby w to uwierzyli i żeby tę relację pomiędzy brandem a odbiorcą zbudować. Tak więc z tego punktu widzenia dla mnie social media są tylko i wyłącznie jednym z kilkudziesięciu możliwości dotarcia do tych ludzi. Coraz ważniejszym i dlaczego ważnym to zaraz będę o tym opowiadał. Przejdźmy sobie dalej w tej prezentacji. I tak jak powiedziałem, tutaj ta schizofreniczność, zarówno moja, bo nie czuję się komfortowo z tą prezentacją, ale jak i schizofreniczność wszystkich tych, którzy funkcjonują na tym rynku, polega na tym, że są takie trzy perspektywy. Jest perspektywa internauty. Powiem Państwu tak, wy słyszycie social media, wiecie, co to znaczy, myślicie sobie fajne, to jest ciekawe, to się rozwija. Przeciętny internauta w Polsce nie ma pojęcia, co to znaczy SM. Znaczy, to, to mu się raczej z chorobą jakoś kojarzy. W związku z tym, jak są jakieś dyskusje branżowe prawda, związane z social mediami, to my mamy takie poczucie, że to jest takie takie no, ciekawe, wyjątkowe. To nie jest wyjątkowe ciekawe, to jest oczywista przestrzeń, w której porusza się internauta. On, zwłaszcza nastolatek, już w ogóle nie używa takiego sformułowania jak social media. To jest przestrzeń, w której na co dzień funkcjonuje. Z mojego punktu widzenia, to jest świat, w którym ja muszę do tego człowieka dotrzeć. Nie zastanawiam się nad tym, jaka jest istota tego kanału. Ja się zastanawiam nad tym, jakie są jego motywacje, jakie są jego zachowania. Jakiego rodzaju insightami się kieruje po to, żeby tę relację zbudować? Jest perspektywa oczywiście klienta. A, klient niestety, jak to zazwyczaj bywa, nie wszyscy tak mają, ale zazwyczaj tak bywa, klient jest jakieś 4 lata za tym internautą. W związku z tym od razu odkrywa te social media, mówi, o, to się staje ważne. Może by jakiś budżet na to przeznaczyć, na przykład, nie? I popełnia klasyczne błędy, myśląc sobie o tym, to jest jakaś wyjątkowa przestrzeń. W związku z tym trzeba wyjątkowych specjalistów, którzy tą przestrzenią się zajmą. Powiem Państwu, to nieprawda. Żadnych wyjątkowych specjalistów. Specjaliści, którzy zajmowali się przez lata tworzeniem kontentu, pewnie niektórzy z Was oglądali madmena. Oglądaliście madmena? Kto ogląda madmena? O, są tacy, którzy oglądali. Nic się nie zmieniło, poza tym, że się mniej w pracy pije. Generalnie to jest tak, że zasada tworzenia przekazu reklamowego jest dokładnie taka sama. Jak rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy w sieci zajmują się innowacją, mówią, że za każdym razem było tak, że jak wchodziło nowe medium, to wszyscy mówili nie, to jak, jak weszło radio, to prasa przestanie istnieć. Jak wyszło telewizja, to radio przestanie istnieć. Jak wszedł internet, to wszyscy powiedzieli, nie, telewizja saks. Nic z tych rzeczy, nic się takiego nie wydarzyło. Tak więc my teraz sobie będziemy trochę yy, przeżywać te social media. Za chwilę nie będzie już tego pojęcia, bo nikt tego pojęcia nie będzie używał. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle internet się socjalizował. To znaczy dzisiaj mówienie o tym, co jest socialowe, a co nie jest socjalowe, jest bardzo trudne. I ostatnia perspektywa to jest ta perspektywa właśnie schizofreniczna agencji, bo on z jednej strony ma tego internautę, który żyje tam na co dzień, żyje online, a z drugiej strony ma klienta, który on czasami żyje online. W związku z tym jakoś trzeba te światy pogodzić, to znaczy umieć namawiać klienta na to, żeby wydawał pieniądze we właściwy sposób, czy znaczy w efektywny sposób, bo w tej przestrzeni da się to zrobić i to się da zrobić skutecznie. Ja lubię ten slajd, bo to jest takie déjà vu. Jak my, Ileś tam lat temu chodziliśmy do klienta, gdzie nie było Facebooka jeszcze, nie było w ogóle YouTube, dopiero powstawał, Google i tak dalej. To się podobną rozetkę pokazywało i tam było dużo różnych takich mądrych y, y, przestrzeni, y, głównie związanych z takimi platformami mediowymi. W świecie dytualowym mówił się klientowi, popatrz, to jest świat onlineowy. I teraz agencje dalej chodzą i pokazują coś takiego, mówią, ty, popatrz kliencie, jaki ten świat jest złożony, jaki on jest rozproszony, jaki on jest chaotyczny. My pomożemy ci to poukładać. Nie? Jedźmy sobie dalej. No to jest też taka, taka oczywista konstatacja, a czasami dobrze od oczywistości się odbić, że dynamika wzrostu internautów, którzy żyją w przestrzeni socjalowej jest gigantyczna. To znaczy, że ona przyspieszyła do tego stopnia, że łatwo sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało dalej. Tutaj, oczywiście świetnie się poruszacie po tych platformach. Tak jak powiedziałem, ja w większości tutaj tych platform w ogóle nie jestem obecny. Przejdźmy teraz do tego slajdu, który pokazuje, no jak to jest w Polsce, no wiemy, że w Polsce to wszystko będzie rosło, tak, wiemy, że będzie więcej internautów na Facebooku, na YouTubie, Wow, kilka milionów osób w ciągu jednego roku, tak? Żaden, jakby nie, nie potrzebujemy badań, Soutrendera czy jakichkolwiek innych instytucji do tego, żeby tak naprawdę przewidzieć tę dynamikę. To nie jest żadne AI, żeby to przewidzieć. Pytanie jest takie, jak ten internauta w tej przestrzeni będzie się za, zachowywał w kontekście wchodzenia w interakcje z różnymi brandami? To nas interesuje, bo na tym zarabiamy, to znaczy, że jesteśmy w stanie we właściwy sposób ten przekaz reklamowy w tej przestrzeni Osadzić. No i to też myślę, że jest ciekawe, i ja strasznie z tego powodu się cieszę, dlatego że jak my przychodziliśmy do klienta, to do ileś tam lat temu, jak zaczęliśmy budować firmę, to za, za każdym razem staraliśmy się robić nowe rzeczy. Nowe rzeczy intuicyjnie. To znaczy, poruszaliśmy się w przestrzeni socjalowej, nie wiedząc, że to jest przestrzeń socjalowa. Jakoś szukaliśmy na to jakiegoś. Opisu, tak, jakiejś narzędzi do tego, żeby w tej przestrzeni jakoś zafunkcjonować. I okazuje się, że dzisiaj, po tych kilku latach, klienci mówią: No to teraz, to, to rzeczywiście, że to, to nie jest żaden trend, to nie jest żadna nowość, to znaczy, trzeba tam być. I w istocie, jak się popatrzy na większość strategii, takich globalnych strategii marketingowych, to wszystkie globalne strategie marketingowe globalnych klientów zakładają, że Kluczową platformą do komunikacji z odbiorcą są social media, ale social media rozumiane nie przez pryzmat pojedynczego bloga, nie przez pryzmat Facebooka, tylko przez pryzmat platformy, która tak naprawdę umożliwia szerowanie kontentu i wchodzenie w interakcję z tym kontentem na wielu różnych poziomach. I to jest kluczowe podejście, bo tak jak powiedziałem, no cały internet się socialował i w ten sposób marketerzy powinni, w ten sposób do tego podchodzą. Pięknie w Polsce patrzcie jaki potencjał do zarabiania pieniędzy prawie każdy marketer mówi będę wydawał tam super trzeba to wykorzystać. No i kluczową rzeczą jest to z punktu widzenia teraz wykorzystania tego, żeby popatrzeć na możliwość budowania tej interakcji pomiędzy marką a odbiorcą w taki sposób bardziej strategiczny. I myślę, że to jest największe wyzwanie dla ludzi, którzy wchodzą do tego biznesu, bo oni oczywiście tego wszystkiego muszą się nauczyć. Czy muszą się nauczyć komunikacji, muszą się nauczyć budowania strategii komunikacji. Na przykład yy, wiele lat temu no mieliśmy taką dyskusję wewnątrz Agencji tak naprawdę, czy ta przestrzeń socjalowa charakteryzuje się czymś szczególnym. Na przykład jeżeli chodzi o content, który tam powstaje. I oczywiście ludzie, którzy na co dzień żyją w tej przestrzeni socialowej mówią: "Tak, charakteryzuje się czymś szczególnym". To znaczy, że trzeba tam specjalnych umiejętności, na przykład żeby pisać fajnie na blogu albo żeby wpisać w ciekawy sposób na Facebooku i tak z mojego punktu widzenia, to znaczy człowieka, który przez naście lat pracował w różnych agencjach reklamowych, największych w Polsce, w DDB, w McCannie, w y, firmach, które robiły najbardziej znane y, kampanie w Polsce, y, tak naprawdę kreatywność jest pewną cechą, którą niektórzy mają, a niektórzy nie mają, i nie ma znaczenia to, czy ja tę kreatywność wyrażam w postaci idei. Nie ma znaczenia, czy ja tę kreatywność wyrażam w postaci jakiegoś sloganu, czy na koniec dnia wpisu na Facebooku ci, którzy są kreatywni, poradzą sobie w każdej przestrzeni. Tak więc z tego punktu widzenia te specjalizacje, które się wytworzyły, na przykład... Budujemy agencję social mediową, będziemy specjalistami w tej przestrzeni, będziemy zatrudniać ludzi, którzy tylko i wyłącznie dobrze poruszają się w tej przestrzeni, jest z mojego punktu widzenia już dzisiaj anachronizmem. Jeszcze kilka lat temu można było na tym zarobić. Dlaczego? Dlatego, że pokazywałem, że są te trzy perspektywy. Klient nie ma zielonego o tym pojęcia. Jak przychodzą ludzie i mówią, My się na tym znamy, no to gdzieś musi być taka kotwica zaufania, prawda? Z dzisiaj z punktu widzenia tego, że to nie jest już żadna nowość, że to jest przestrzeń dawno odkryta przez wszystkich, kluczowe jest to, żeby w sposób bardziej strategiczny, patrzeć na wykorzystywanie tej przestrzeni na koniec dnia w sensie już arowaja, tak? Dlatego po, pozwoliłem sobie na taki komentarz dotyczący y, 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 wyników tej akcji z lokatą, bo tak jak mówię, na miejscu banku, co bym zrobił następnym razem, zapłacił dwa złote. Zresztą w ogóle co to za pomysł? Dać taki wypasiony pakiet i jeszcze tak dużo płacić za y, y, zakładanie konta. Jedźmy dalej. To, co jest kluczowe, to to, żeby budując no, strukturę agencji reklamowej, bo cały czas mówię w imieniu agencji, żeby ta struktura była elastyczna, żeby ona była nowoczesna, znaczy żeby była strukturą, która odpowiada na wyzwania dzisiejszej komunikacji. Jakie są wyzwania dzisiejszej komunikacji? No takie pojęcie jak real-time marketing. Co to oznacza? To oznacza, że to jest całkowicie przetransferowanie, czy całkowita zmiana y, sposobu pracy w agencji reklamowej. Kiedyś było tak, przychodził klient, dawał brief. Przez dwa tygodnie agencja zastanawiała się nad tym, jak się zdebriefować z klientem. Przychodziła do klienta, po dwóch tygodniach z debriefem, klient akceptował debrief, później przez dwa tygodnie kreacja wymyślała, znaczy ostatniego dnia wymyślała, przez dwa tygodnie nic nie robiła, później przychodziła do klienta, była pierwsza, druga, trzecia prezentacja, czwarta, piąta, później powstawały spoty telewizyjne, prawda? Tak mniej więcej wyglądała praca w agencji, złote czasy, naprawdę. Czyli jeżeli ktoś z Państwa tego doświadczył, to wie o czym mówię, jeżeli nie doświadczył, to niestety to już nie wróci. Ale y, to były piękne czasy, natomiast teraz, no niestety jest to trochę inaczej, zwłaszcza w tej przestrzeni, znaczy wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym i trzeba zbudować strukturę, która będzie dużo bardziej elastyczna. Strukturę, która nie, nie, nie wymaga tego, żeby w dwa tygodnie opracowywać jakąś koncepcję, tylko strukturę, która będzie w stanie to, co się dzieje w, tym, w tej całej przestrzeni, zamieniać na jakiś angażujący przekaz reklamowy. Podam Państwu przykład z naszego podwórka. No, pewnie ci, którzy się interesują piłką, wiedzą o tym, że jest taki piłkarz, co gryzie. Nie? I ten piłkarz, co gryzie, to wywołał w ogóle taki oczywisty szum w tych social mediach, to, to, jest, to jest w ogóle oczywiste, że tak będzie, że było mnóstwo memów, marek, które się pod to podpięły, No i nasz zespół też się pod to podpiął, ale się spóźnił, bo tam komuś się coś omsknęło, nie chciał, nie wiem, nie pamiętam, co było, no ale generalnie ten mem powstał tam ileś godzin później, niż miał powstać, nie? I już wielka dyskusja na ten temat, jak to jest, że my się spóźniliśmy, tak? A oni byli y, 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 pierwsi. I to jest przykład tego, że właśnie działanie dzisiaj w czasie rzeczywistym wymaga po pierwsze innej elastycznej struktury i też innych kompetencji, specjalizacji poszczególnych ludzi. Dlatego na przykład my gdzieś zbudowaliśmy stanowiska, które są dedykowane do tego, żeby w tej... Przestrzeni, powiedzmy, relacyjnej, przestrzeni Erd, social media chcecie nazywać, żeby we właściwy sposób się poruszać i żeby te specjalizacje w sumie dawały bardzo dużą jakość i taki profesjonalizm i strategiczne podejście do realizacji zadania na koniec takiego, które da się w odpowiedni sposób też skwantyfikować w postaci liczb, efektów i rezultatów. To jest niesłychanie ważne. I tutaj. Jest kilka przykładów, powiedzmy, narzędzi czy sposobów podejścia, ja nie będę się nad nimi rozwodził, tylko powiem jedną rzecz, że yy, kluczo, znaczy, to, co jest kluczowe dla klienta, teraz zwłaszcza, to jest yy, no, kluczowy ten zwrot z inwestycji, przekonanie o tym, że zainwestowane te pieniądze w tej przestrzeni się zwrócą. Dlatego jak sobie weźmiemy... Blogosferę. Tutaj akurat mieliśmy wystąpienie blogera, tak więc to no ja mówię, jak, ja, ja, ja powiem Państwu, jak to wygląda z punktu widzenia marketera i agencji, tak, w wykorzystywaniu blogosfery. To to jest tak, że ta blogosfera fajnie sobie zbudowała pozycję w naszym kraju, tak? Jeżeli chodzi o opiniotwórczość, jeżeli chodzi o takie miejsce, w którym pojawia się wartościowy kontent. Nie? Natomiast z drugiej strony no pojawia się pytanie, jak z punktu widzenia marki masowej, nie mówię o marce niszowej, tylko mówię o marce masowej wykorzystywać tę przestrzeń, jeżeli mówimy o dużych liczbach. Nas nie interesuje 100, 200, 300 klików. Nas nie interesuje 1000 klików. Nas nie interesuje 100 tysięcy klików, dlatego że jeżeli mamy marki FMCG, to każdy przekaz w telewizji daje nam zasięg w postaci 80 milionów. W związku z tym, jak poradzić sobie z tym wyzwaniem w kontekście współpracy z mikrocelebrytami, z blogerami, którzy nie generują takiej przestrzeni, ale są atrakcyjnym kanałem. Otóż no można do tego podejść w taki sposób, żeby popatrzeć na tę przestrzeń nie tylko włącznie przez pryzmat gwiazd, nie? tylko zadać sobie kluczowe pytanie, czego klienci szukają. Tak naprawdę co oni chcą osiągnąć w kampanii w sposób komplementarny, nie tylko i wyłącznie w kampanii robionej z blogerami. W związku z tym pozwolę sobie na taką dosyć kontrowersyjną tezę i niech się blogerzy, którzy są tutaj na sali, nie obrażą, bo to nie jest wcale dezawołowanie ich pozycji, tylko z punktu widzenia marki i z punktu widzenia tworzenia kampanii pojedynczy bloger przestaje mieć znaczenie. Dlaczego mieć przestaje znaczenie? Dlatego że nie generuje takich zasięgów, nie generuje takich rezultatów, które pozwoliłyby marce zrealizować cele, w związku z tym ma alternatywę. Albo wybierze inny kanał, albo inaczej podejdzie do tej przestrzeni. Jak może inaczej podejść do tej przestrzeni? Ano może na przykład zasponsorować tego blogera. Tutaj dużo było dyskusji na temat tego, czy warto wydawać własne pieniądze, czy nie. Oczywiście, że jak wydaje się własne pieniądze, to boli, nie? Ale jeżeli to byłyby pieniądze klienta, klienta i klient uznałby, że content, który no, pieniądze klienta, zawsze cudze pieniądze się lepiej wydaje, tak? Ale jeżeli się wydaje je sensownie, to znaczy wydaje się je po to, żeby kontent wartościowy, w wartościowym miejscu wzmocnić poprzez dobudowanie mu zasięgu, to to zmienia postać rzeczy. To nagle się okazuje, że ja nie potrzebuję blogera, który generuje 100 tysięcy unique userów. Nie, ja potrzebuję blogera, który ma zajebisty content. Bo ja z tym kontentem za niewielkie pieniądze jestem w stanie dotrzeć do dużo szerszej publiczności niż ta, która jest u niego na blogu. Weźmy sobie kolejny przykład. No to jest multiplikowanie tych miejsc. To jest stworzenie kampanii, która w taki crossowy sposób, platformowy sposób, w jednym czasie obejmie kilkudziesięciu influencerów. I to mogą być influencerzy z tak zwanego długiego ogona. On zaczyna dzisiaj mieć znaczenie. No i jeszcze jedno o social mediach na koniec, bo wiadomo, że to skoro miało być o pieniądzach, to trochę będzie o pieniądzach. No trochę, trochę, trochę danych na temat budżetu. I to jest znaczy to, są, to są jakieś tam ramy, tak? Czy znaczy ja nie wiem, na ile państwo funkcjonujecie w świecie marketingowym, na ile funkcjonujecie w świecie tworzenia kampanii, to są gdzieś różne przykłady pokazujące przedział. Tak? Tego, że pojedyncze akcje robi się za kilkanaście tysięcy złotych, a grube akcje robi się za kilkaset tysięcy złotych, i na, i na koniec dnia kluczowe jest to, jakie definiuje klient cele, bo to, ile wydamy pieniędzy, tak naprawdę jest zdeterminowane tym, jaki klient chce osiągnąć cel. Jeżeli klient mówi tak, chcę zbudować świadomość mojego produktu, w życiu nie zaproponuję akcji z blogerami, to jest kompletnie nieefektywne. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem w stanie zbudować świadomości produktu, wykorzystując mikroprzestrzeń. Tylko pójdę do klienta i powiem człowieku, to sobie daj spokój z tymi blogerami, zrób kampanię, która rzeczywiście zbuduje Ci zasięg i da możliwość zrealizowania tego celu. Odwrotnie, klient powie, ja chcę zbudować kampanię, która na przykład buduje mi credibility, ja myślę sobie, aha, to w tym momencie wykorzystanie endorsementu jakichś ambasadorów ma sens, a więc zaproponuję mu zrobienie kampanii z peer influencerami, tylko naprawdę się będę mocno zastanawiał nad tym, jak ich dobrać. Dlatego celowo to pokazuję i ta cała prezentacja miała taki wydźwięk, żeby pokazać Państwu, że są właśnie te dwa światy, to znaczy świat ludzi, którzy funkcjonują w przestrzeni socialowej, tworzą własne kanały, tworzą własne media i chcą na tym zarabiać, i z drugiej strony jest świat marketingowy, świat marek, który rządzi się trochę innymi prawami. Tam są konkretne cele postawione przed tymi ludźmi, i te cele oni muszą realizować. To znaczy, musicie Państwo zdawać sobie sprawę, że każdy menadżer dzisiaj w korporacji, podejmując decyzję, jak przeprowadzić tę kampanię, wiele ryzykuje ponieważ jeżeli ta kampania nie przyniesie zwrotu, to jego stanowisko pracy jest zagrożone, jego budżet w przyszłym roku jest zagrożony. W związku z tym 10 razy zastanowi się nad tym, jak wydać pieniądze. A więc no taka rada dla tych, którzy są po drugiej stronie lustra, to znaczy nie są w, po takiej stronie jak my, czyli wydajemy pieniądze klientów albo po stronie klientów, którzy ryzykują wydając te pieniądze, tylko jak wy jesteście po tej stronie, gdzie chcecie zarabiać te pieniądze, to przede wszystkim skoncentrujcie się na tym, żeby udowodnić w jakiś sposób, że te pieniądze będą dobrze wydane. Możecie na rozmaite sposoby to udowadniać, oczywiście niekoniecznie przedstawiając jakieś rozbudowane statystyki, no bo sam fakt ten, o którym mówiłem, czyli i zresztą tutaj to padało, tak, że content is a king, to znaczy jeżeli mamy produkt wartościowy do zaoferowania, to on zawsze się obroni i teraz tak jak wcześniej pokazywałem w prezentacji są sposoby na to, żeby ominąć te wszystkie bariery związane z zasięgami, z ilością followersów i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu ten content wyszerować. Dlatego, że właśnie taka jest natura social mediów. Znaczy, że dzisiaj człowiek swobodnie przepływa poszczególnymi platformami i w taki powiedziałbym bardzo. Pobieżny sposób, ale jednocześnie zakładający taki właśnie multitasking ten content konsumuje. W związku z tym marki będą robiły dokładnie to samo. Dziękuję bardzo.